Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj jesteśmy sobie na warmińsko-mazurskim V2 na naszej serii, co sprowadzę ze sąsiadem. I tak, i nowe nabytki były, taka właśnie piękna tutaj walterka high-tech 8950, 200 koni czystej mocy, obciążnika. O, jedzie sąsiad do mnie. Cześć, sąsiad ten. Nowa przyczepa jeszcze, znaczy nowa, używana. Też właśnie uspawana na tej samej zasadzie jak ta. Sąsiad przyjechał do mnie, a Siema, zaraz. sąsiad, gdzie to trzeba Cześć, cześć. podjechać? Tam do tyłu podjeżdżaj, tam ładowarka stoi. Tu widzicie jeszcze Okej. rozrzutnik Forsheeta. Tak, bo tu muszę zaprezentować ludziom, co kupiłem. Tu puk, w ogóle nota szóstka obracana. Ładny, nówka, sztuka, nieśmigany. I ogólnie jest bidon na sprzedaż. I jeszcze zakupiłem obciążnik. Tu do ładowarki taka łyżka krokodylowa. Czy łyżka krokodylowa, krokodyl. Kutwa, nie tak blisko. Dobra. Ładuj tam nie marudź. Zakupiłem jeszcze taką ładowareczkę i to wszystko. No. No Ładowareczka. chyba, że mam naładować. Nie, czekaj, ja sobie włączę kamerę na wsteczną, żeby widzieć tam, jak daleko od twojej dwunasteczki jestem. O kurde. Oj. Trochę mi tam kamera źle pokazała. Dobra. Kręć. Widzę wszystko. Do góry. Chłopie, nie używaj co dzieci robić. Dobra, jak widzicie, ładowarka Weidemana, łamana. 30. Ile ty mieścisz na to? 2 tony. A. Ja mam 6,412, to ja mam 6,5, nie? No. Tak, i już żniwa praktycznie całe zrobiliśmy, tylko słoma została do pozbierania u mnie na dwóch kawałkach. No, a ja sobie powoli zacząłem MTZ robić, został a na polu, się ale pyta, mi tu ten. Pomożesz? Mogę. Mi zgłaszają, że ten, czy nie musz pan soi, mi tu cynę dostosowali. I sąsiadowi w sumie też, bo ja powiem, że to o, moja. ja jak tam 60 walnął? Nie, nie walą mi. No nie, w koło tej walną łyżką. A ja teraz ten kołem w koło walę. Dobra, ciul. No. O, jest. No i nowe nabytki, właśnie żniwa już skończone. I ten. Dzisiaj może baloty jeszcze, jak zdążymy, to baloty pojedziemy zbierać. No, bo Zobaczymy. ja dzisiaj taka pomoc To ja mam sąsiadka ponad jeszcze. 3,5 tony nawet. Co? Ja mam trochę ponad 3,5 tony. 3 tony 700 ja mam. Dobra, to się jakoś to policzy. I ten, i powiedz mi jeszcze. Tak, ja tu sąsiadowi ładuję, a on podbina podjedzie i. Znaczy ja podjadę i zobaczę, co tam nasypiemy, ale raczej rzepak nasypiemy. Tak. No. Ja od razu podjadę i rzepak nasypię na to tym podjedź i drugą zobaczymy, już. zobaczymy, bo ja muszę zobaczyć, czego ten. Żeby to sobie rozplanować, bo podjedź. Znaczy, albo daj mi, ja podjadę, obojętnie. Plandekę tam napnij jak na żuku. Dobra, dawaj. Daj na mnie. GR. Rzepaku 14 ton, a ile ty masz tu pojemności? 13. To sobie szypimy rzepak w takim razie. Dobra, sąsiad się zasypie, sąsiad pierwszy pojedzie. A Rolimpex, jo? Jo, Rolimpex pełna pipa. Ciśniemy. No i co? Ja sobie odpalam walterkę. 200 kuca, 32 tony, lecimy. Jeszcze sąsiad bramę zamknę, bo ten, bo nikogo w domu nie ma. I wiesz, Boże, światło odpalił. Ale mam dziwne ten, jakieś lagi przez OBS-a. Czy lagi? Tak? 20 FPS-ów nie dryga nic nawet. Więc może cięcie zrobię i ten, ale ty tam sobie jedź, nie? Ty tam się nie przejmuj mną. Ja trochę Dobra. Szybszy jestem, tu widzicie. Idealny wjazd na dwie przyczepy i walterkę. Zamkniemy i widzimy się po krótkim cięciu, bo coś mi ten, tak dziwnie się laguje. Dobra, także jesteśmy po krótkim cięciu i ja się zastanawiam. Jesteśmy po krótkim, no. No, cięciu powiedziałem. No i się zastanawiam, dlaczego mam nadal tyle FPS-ów, a to wina OBS-a, nie, nie mapy. Mapa jest zbyt dobra, żeby coś nie mogło być. No, ogólnie jadę bez obciążnika, ponieważ... No, obciążnik jest tak duży, nie? Bo do puga brałem ciężki specjalnie, że... Normalnie to nie byłoby przyczepności. Obciążnik sprzedam na złom. Nie, nie byłoby przyczepności w ogóle. Obciążnik, kurde, wziąłem tam ten, taką podróbę. Podróbę oryginału. A ty pojechać tam prosto, no. Bo tak patrzę, którędy jechałeś, żeby cię tam dogonić. Bo ograniczenie 4 dychy, jadę 43, wiecie, tchuglife czy jakoś tak. Ty, odjechałem od gospy trochę, ten. Podskoczyło 10 FPS-ów. Gdzieś. Sąsiad rowu trochę załapał chyba.
Widzicie piękne krajobrazy Warmii i Mazur. Ciągnik brudny, jedna przyczepa brudna, jedna nie, bo ta jedna, no dopiero po żniwach mi tam, ten Gienek Majster mi tam dopiero po żniwach ją zrobił. Czy po żniwach, no No. tak w trakcie żniw, że praktycznie teraz to już, no wczoraj ją odbierałem od niego, nie? Na dzisiaj O, nasypałem. jakoś, no wczoraj, bo ten przyjechałeś tam Tak samo się zrobiona. pokazać. Rama nie była też malowana, bo od tego samego gościa była kupowana. Czy od tego samego tam. Gdzie No. takie same ramy kupiłeś? No takie same przyczepy były, bo to drewno było na wierzchu, to drewno to tam już wiecie, popękane potem, podłogę było trzeba też zrobić, nową wszystko. Ale ładne kasty pospawane, byle się trzymały, byle się nie wyginały. A Gienek, gdzie on tu pojechał? Prosto pojechał? Nie, tu pojechał, dobra. Tak, prosto. No nie, że nie pojechałeś tutaj ten na krzyżówce tak jakby prosto, czy. Okrężna droga. Jo, ale fajnie tu się jedzie. Górki, I pagórki. mnie dość sporo dogoniłeś. No bo ja bramę zamykałem, jeszcze cięcie robiłem, nie? Ale dziwne, że takie jakieś lagi mam, ale na nagraniu może nie będzie tego widać. Znaczy, No, no. tam wyrenderuję jeszcze. 30 FPS-ów niby, a tam ciul. Teraz nie odczuwam, a nie odczuwam aż trochę. Dziwne czemu. Bo na OBS-ie mi pokazuje, nie wiem, 50 FPS-ów niby. Nie wiem. OBS nigdy mnie nie lubię. Ale to się zobaczy. A tak ogólnie to dużo pieniążków ja zarobię. Ej, No, ja trochę też. ja miałem 3700, nie? A ty resztę. No. Dobra, to ten zapiszesz na kartce ile tam wyszło. Ło, widzę jakieś tam zielone. Jakieś tam zielone. Jak ja tu z górki to z gazu spuszczę, bo. Żeby ci w dupę nie wjechać. Ja to tam duszę cały czas. Ty, na luzie wrzuciłem, nie? I jeszcze z górki zwalniam. Pewno tam gdzieś hamulce się zapiekły w przyczepie. No tak. O Jezus, ale nie lagi zapalasz. Ta. Ja gazu muszę dać, bo nie podejdę tu pod górę już. Co mi się adeptej dwunache? Ja tam podejdę, ale powoli, bo powoli, ale. A ja szybciej. O Boże, to mnie zaraz wyprzedzi pewno tam na zakręcie. Ja nie, ja zapomniałem, że to jest górka. Zaraz z górki niepotrzebnie zwalniałem, mogłem deptać ile wlazło, nie? No, ale widzicie przepisowo, chociaż jedziemy trzy dychy pod górkę. Tam sąsiad to zawsze przepisowo jedzie. O, Jakby nawet wiedzą, że chciał. 5 na godzinę to tam wiecie, Nawet nie jest jakby chciał, to prędko. by nie, ten nie mógł. Tu, jak jest 40, to zwłaszcza. Albo powyżej. Dobra, tu skręca, tam ściął pobocze trochę. A ja się tak Ja bar. tam ściąłem tam. Ja się bardziej trochę tu zadam, żeby nie ściąć pobocza. Auto No bo żadne nie. ty wyczutego zestawu jeszcze nie masz, abyś tam sprzątał ten słup. Jo, tam już ktoś sprzątnął chyba go trochę. No, jak widzicie, trochę później wyjechałem, a go dogoniłem jeszcze. Więc widać jaki No sprzęt. jak o 10 na godzinę masz i jedziesz szybciej, no to co? A ogólnie to chyba ja pierwszy się jadę sypać, więc ten mnie tam musisz jakoś przepuścić trochę. A rzepak ty masz na pierwszej czy na tylnej? Na drugiej? Boże, ale mnie lagi złapały. O kurwa, D. 1500 pingu. I stoję. Boże. Drugą przyczepą się zahaczyłeś o płot. O jest, przyczepa do spawania. Boże, rzepak wyleci mi tam. No 1500 pingu miałem, no to co się dziwisz? Ej, to coś musi być, wiesz? Trzeba było mnie wyprzedzić. Nie, bo w dupę ci się wjebałem tak trochę. O bo... Pa, zobaczę takie dwa. Dobra, wej wyprzedź. Dobra. Elo, Marian. Ty i ty tą drugą jakoś, żebyś ten drugą wysypał, a nie pierwszą, nie? Czekaj, no. Uważaj, bo tu teraz spowolniłem trochę. I tak, Ctrl S. Dobra, wjedziemy sobie całym zestawem. I nie wciągają. No panu, i zawsze ta tylnia się No wsypuje, nie pewno, że się sypie ta druga, nie? wiem. No zawsze, kurde, nie? Masakra. Porównamy sobie ceny. Łoch, kurde. Ojej, już kombajn nowy wyjeżdża. Bo ogólnie na usługę właśnie mucenia tego rzepaku sąsiada musiałem wynająć, bo bidon mi się rozklekotał, paski poszły, trochę ten. A już ten rzepak by może mi zaraz mógł wylecieć No, nawet, nie? I wiecie jak to nie jest? chciało ci się po prostu i tyle. O, 300 Ile różnica. dostałeś? 35 za każdą. I weź tą pierwszą wyjedź zupełnie.
Dobra. Gitara, kurde. Sąsiad. Za tą 28. A soję teraz sprzedajesz, czy jeszcze poczekam, aż cena rośnie? A ile tam masz? Nie, 2800. no sprzedamy. 2800 jest. Dobra, no to sprzedawaj szybko. Czekaj. Ja mam 6400, nie? Dobra. Dobra, ile przyszło? 28,5. To weź no tam gdzieś zapisz. 28,5 będziemy pamiętać. No ja właśnie nie wiem, czy będziemy pamiętać. No, ile dzieje, ja lecę do siebie znowu na chatę po owies. A ja? No ty nie wiem, do siebie możesz jechać. No to dobra. 28, tak? No i pół. Boże, osobówka. Trochę dzisiaj o... Jeszcze jedna jedzie. Wiem właśnie. Dobra, masz wolno. Dobra, ogień. Boże, do skrzyżowania, żeby zdążyć, nie? Boże, pobocza tam załapał na pełnej jej. Ale coś jest u mnie z netem, bo ten, bo mama mówi, że tamten. Boże, Że ten przed niedziorga. stopem. Teraz nie możesz, to jest. Pierdol, już tam przyczepa mi podskoczyła, nie wiem czemu. A to ty ten, to ty tu jedziesz. Na gdzie? Myślałem, że w prawo będziesz jechał. Ja pierdolę. Ej, weź ten, odkręć tam do robu trochę. Czekaj, zaraz odkręcimy. Jedźcie, bo zaraz się znowu wezmę. No, ty mnie weźmiesz tym swoim Ursusem rozklekotanym. Pa, teraz za darmo jadę. No głupia jesteś, gdzie ty się nie złapałaś znowu? No ja tak mówię, czemu nie ciągnie? A ty mnie tam Czemu nie spowalnia. ciągnie, no? Waltra stara, nie powiem, ale daje radę, nie? Nowy puch to będzie fła. Force. I oczywiście do rozrzutnika też będzie git. Jeszcze tylko kupić talerzówkę i zestaw uprawowo-siewny do niej. Ale to już. To się lekko kupi, bizuno na Alixa się wystawi. Paski No nowe i będzie. ale teraz się sąsiad rozwinął, bo kurde, ciągnik sobie nowy kupił, a ja w tym sezonie prawie nic. Tylko opryskiwacz kupię. O, jeszcze 7 do kukurydzy chyba kupię. Ja też. Żeby nie było, kupujemy miękawicę sześciorzędową. Ja nie wiem, ja chyba coś większego kupię. To ile rzędową? Nie wiem, może Fernelanda. A, to też jest tyle samo rzędu. No ale z podsiewaczem. Tam pocięłaś, ale też jest potrzebny do srania. No jest potrzebny, no bo nie będzie musiał raz na wozu chociaż sypać, nie? No. Oj, by tak. Pamiętam jak już odszedł. No aż tu jestem koło ten. Za figurą już jestem. Aha, Figurą. ty jesteś koło figury. Ale no, ogólnie odcineczek taki właśnie bardziej transportowy. No też cały czas nowym nabytkiem będziemy mieli. Ogólnie pełno MTZ-a nie widzieliście, on tam na polu stoi, bo była akcja O, tam zbieranie balotów. Halina moja pilnuje. Bo ten, była akcja zbieranie balotów. I ten, jeszcze akcja prasowanie i prasa tam została. Tam do ogólnego przeglądu pod GS-em, bo tam gościu ma takie małe podwórko i mówi tam, Tak, że do żony pod no. GS-a mam postawić i tam przegląd dźwig mi zrobi. A zaś MTZ-em, jak będę wracał ze zbierania balotów, to ten, nie? Bo MTZ-em sobie zbieram, Waltrą przywożę i ładowarką rozładowywuję, nie? To jest burżuj, nie? Kurczę. No dwa tury to jednak ten, znaczy dwa tury, no wiesz. A 30 jeszcze masz? Nie, nie? Co ty? Tak to 30 nam zbierał. Nie, 30 sprzedałem po dobrych pieniądzach, bo tur był uszczelniony i gościu tylko do wypychania obornika ją wziął, nie, więc. Mniej niż u mnie by jeszcze będzie robiła. Ale żeś mi oczy teraz, nie? Masakra. No jestem u siebie podobny, zaraz. O, no, koło kurników Boże, jesteś. tu w kurnikach ścielą chyba. No i ten, dowiozłem im ten, słomy ostatnio. Tu brama na pełnej otwarta. 32 baloty im tam przywiozłem. Boże. No i Miki, mnie oszukałeś. Jak? 32 razy 4. Razy 5. Raz 5?
Razy 5. Aha, myślę, że raz. No dobra, nie oszukałeś mnie chyba. Ale nie no, trochę lagi są, ale dziwne, nie wiem czy to przez... Co ty kurwa jedziesz tu pajacu? To. No bo miał ustąp pierwszeństwa, nie? I mi wyjechał z krzyżówki, no i teraz weź tu wyjedź. Ja nie wierzę. A się wierzę. Dobra, trochę po masce przejechałem dwóm osobom, ale tam. Ich wina, nie moja. Jak pizdy jeździ, nie umieją to. O jest. No i pa, i teraz stoją jeszcze pewno po psy dzwonią. To Za. ile ty mi tam dasz za ten lubin? No zaraz to się wymnoży, no po odcinku ci wymnożę. No wymnożysz, a było po ile? Po 2800 chyba, nie? Czy po 3? 2800. Dobra. Gdzie tu jest? O, owies. Normalnie z magazynu się wszystkiego wyzbędę. Może kluczyki w ładowarce, co by ktoś chciał, to by sobie wyprowadził tu wszystko. Halina tam pojechała też do GS-a. Trzeba się będzie jej spytać, czy ten, czy już mi tam prasę sprawdził, co on. Czy tam jeszcze coś grzybie przy niej. Na pewno nie sprawdził. No tam wisz. Ja zobaczy, nie? 28,5 tysiąca, no i to ten. I ja sobie wyliczę ten, ja sobie wyliczę ile za moją dostałem i sobie, wiesz, odejmę od 28,5 tysiąca to co za moją i ten. No właśnie, trzeba bramę zamknąć. Trochę do przodu wyjadę, bo tutaj tak korek i tak. To nic się nie stanie. Dobra, pyk zdjęcie. Kolejne, dobra. Tu sobie, dobrze, tu ta stodoła jest, tu nic nie robią, bo przynajmniej jak tu stoją na tych krzyżówkach, bo tu często jest zderzenie przez te moje krzaki, ale ja wycinać nie będę, bo ładne są. Płatne są krzaki. Jak mi dali pieniądze, piątkę benzyny, no to jeszcze bym się zastanowił. Krzaki, piątka benzyny, no. No co, podpaliłoby się albo by się wycięło, no. Jedno z dwóch. Piątka benzyny to by się paliła jak głupia, tym piłą bym nie spalił nawet chyba pół litra, ale ten, ale robocizna, nie? Albo przyjadą Janusze mi wyciąć, ale ja się boję ich puszczę, bo to wisz. Jacy to są te Janusze wszystkie. No, Valtra jakoś dużo nie pali, jak na razie, jak u mnie jest od początku żniw, to sprasowała dwa pola, wszystkie zboże odwoziła, to spaliła może z 90 litrów, aby, więc nie za dużo. A praktycznie cały czas ciężkie ładunki, nie? No teraz owiec to lekko, nie? A tak to rzepak przed chwilą widzieliście. No i co prawda z tą nową przyczepą nie jeździła, nie? No ale no jeździła, nie? Ale tu. No A nie. tak. Aha, dobra, czekaj, no. Aha, ale ten autor to lipę odwalił z tymi przyczepami ogólnie. Bo Czemu? dwa węże hydrauliczne dodał. To co? Dwa węże hydrauliczne dodał do przyczep. To co? No i a po co dwa? No zasilanie masz i powrót w niektórych przyczepach. A do drugiej jak jest podpięty, to tylko jeden jest podpięty. No jak do drugiej przyczepy, nie, to jeden jest niepodpięty. A reszta jest podpięta, wszystko, nie? Tylko jeden hydrauliczny nie jest podpięty. A to tam może. Nie ma wejścia po prostu, nie, Zbychu tam nie pędzi może. Nie no, to ktoś to ten, co tą ramę już robił, bo ten tam nic nie grzebał, nie? Tylko lampy wymieniane były. I ten, i na, mów, na kliny było dorabiane te wieszoki. Nawet rejestracji nie zmieniałem. Ale co? Nawet rejestracji nie zmieniałem. O Boże. Kidża podatku bym nie płacił jako rolnik. Chyba. No sadownicy nie płacą. Sadownicy nie płacą, ale rolnicy płacą normalnie. Aha. No sadownicy wiem, że nie. Jakiego podatku? Nie wiem, podatku czy co. Ty, no nie wiem, czy nie płacą. Potem ci powiem. Na pewno jakieś przekręty są mi. Nie wiem, coś tu mi mamusia marudzi, że tam jej internet nie chodzi. Więc zaraz będzie trzeba ogarnąć sytuację, ale to dopiero jak to wywiozę. I zobaczymy ten. Zobaczymy ile jest minut.
No, z 20 minut już będzie. Więc akurat jak przyjada, to będzie 20 coś minut i nawet tej słomy nie zdążę podwozić, kurczę, felek, artefelek. Będzie trzeba poza odcinkiem podwozić wszystko. No, dzisiaj mamy niedzielę, ten odcinek myślę, że dostaniecie w środę albo wtorek, się zobaczy. Bo wczoraj jeszcze nagraliśmy, to albo na wtorek, albo na jutro, ale raczej jutro rzucę, bo jak mam aż tyle na zapas ponagrywane, to a tu dużo gramy teraz, no wakacje i te sprawy, to trochę spamu dostaniecie, no. No tak. A już tu na krzyżówce jestem. Na roczek jedziemy. Tutaj mało osobówek jeździ, więc można się dobrze zadać. A nigdy jeszcze nie widziałem, jak tu ten w Rolimpeksie by sprzedawali na tiry te zboże. Nie wiem, czy to w nocy sprzedają, czy pociągami, czy jak. A nie wiem, Ja czy też oni. nie wiem, jak oni to sprzedawają, no ale jakoś muszą, nie? No Nie bo wiem, czy oni przecież. tory mają doprowadzone. Nie wiem, nie wiem. Ja nie wiem, kto podpalił. A dobra hamulce w tej walce. Nie ma co robić, tylko jeszcze muszę zobaczyć, czy się piasty nie zagrzały, bo trochę było jeżdżone, a tak to jak pracowałem to w nocy, to zawsze wiecie, chłodniej. O, Janusz, no, cześć. Dobra. Tak, wjedziemy tylko jedną. Na razie. Żeby. Dobra, zdążyłem. Już bym zapomniał włączyć, nie? I zobaczymy, ile dostaniemy za tą pierwszą. O kurde, prawie tyle co za rzepak. Tylko odyszkę mniej. No i za to mile. No i bajlando można powiedzieć. Dobra ludzie, będziemy kończyć na dzisiaj, bo już tam mi Marzena marudzi. I ten. O, jakaś ciężarówka tu przyjechała, nie wiem czy była. Deutschwala to. Dobra, będziemy kończyć, bo Marzena marudzi i już 20 parę minut będzie. No i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć! Cześć!